Witajcie na kanale ZeptoBox, z tej strony Waldemar Wawer i znany już Wam wcześniej generator prądotwórczy. Otóż nieraz mnie już uratował, jak zwykle. To jego parametry, bo też tak się pytacie mi ciągle o to. Więc to jest benzynowy generator 2500 W, czyli 2,3 kW, czyli powinno być 2500 VA. 2,3 kW energii skutecznej, ciągłej. W każdym razie, dzisiaj będziemy robić małą przeróbkę. To jest zwykły gaźnik. Ja mam ten agregat już dobre kilka lat. W każdym razie kupiłem go dlatego, że to był jedyny trójfazowy wtedy. W tej obudowie też są mocniejsze, 6 kW, 8, mają tylko mocniejszy silnik i mocniejszy oczywiście, mocniejszą prądnicę. Ale mi tutaj ta moc jego wystarcza. On ma jeszcze tutaj ładowanie 12 V, których nigdy nie używałem, bo to gdzieś połamałem, tak samo jak ten włącznik. Mam tu gaszenie na kabelek, bo nigdy mi się nie chce tego zrobić. Ale po co Wam go nagrywam? Po to, że zainstaluję w nim gaźnik LPG. Właściwie to nawet nie jest gaźnik tylko LPG. Ja kiedyś myślałem, jak pierwszy raz to zobaczyłem z 2 lata temu, gdzieś tam na jakichś amerykańskich stronach, YouTubach, no to ja myślałem, że to jest tylko to LPG i koniec. A wygląda na to, się przekonamy oczywiście na moich nagraniach, że on jest gaźnikiem benzynowym, gaźnikiem gazu LPG, to jest tu uwidocznione, i również gaźnikiem gazu CNG. Starczy tylko przełączyć rodzaj gazu na gaz ziemny i już możemy zasilać agregat gazem ziemnym. Pstryk, przełączony na gaz ziemny. Różnica, wiadomo, w gazie jest taka, że potrzebne jest troszkę zdławienie, żeby podciśnieniowo sobie z tego reduktora wyjmował ten gaz, bo normalnie w samochodzie zakłada się do takiego gazu dławiki, a tu wymyślili, że tym dławikiem będzie ssanie, czyli automatycznie funkcja ssania, która standardowo jest włącz-wyłącz, czyli tu mamy ssanie, mamy je po prostu włączone, wyłączone, czy tam w połowie otwarte. No i właśnie, oni wykorzystali ten fakt w tym gaźniku. Tu później jak domontujemy to wszystko, to ssanie jest do odpalania benzynowego. Zazwyczaj trzeba zamknąć je do końca. Ale żeby działało na gazie, tu musi być ssanie tak właśnie mniej więcej do połowy zamknięte, żeby z reduktora mogło wyciągać ten gaz. Inaczej reduktor nie będzie działał. No i oczywiście na benzynie musi być ta pozycja całkowitego otwarcia, czyli ta trzecia pozycja. Uda mi się, czy nie uda przełączyć, żeby Wam to pokazać. No dobra, o jest, do końca się przełączyło. Czyli to jest trzecia pozycja ssania, całkowicie otwarta i tak na benzynie. Oczywiście z drugiej strony jest przepustnica. Przepustnica, jak wiadomo. Dodaję sobie agregat sam gazu. I tu mamy taki przycisk, to jest przycisk wymuszenia wlatywania gazu do gaźnika, czyli na przykład gdy chcemy napełnić system, czyli świeżo podłączamy wąż, on jest pusty, wtedy naciskamy, tutaj ten gaz się przedostaje, dostaje się do gaźnika i możemy agregat próbować odpalić. Kruciec jest na wąż, nie wiem jakiej średnicy, ale dosyć gruby, mi się wydaje, że standardowy wąż do gazu będzie tutaj działał. Jedynie co jest zastanawiające, to ta śrubka w niektórych wersjach gaźnika jest taki fajny przełącznik. Zalecane jest przy wymianie gaźnika wymiana też tych uszczelek, ale ja ich na ten moment nie mam. Jeżeli uszczelki będą w dobrym stanie, to założę oczywiście te same. Jeżeli będą w złym stanie, to nie będę silikonował, tylko oczywiście zamówię nowe, żeby tutaj jakby... No silikon jest niedobry do... gdzieś jak jest benzyna. No nie są te oleje odporne silikony w tej chwili, ale lepiej unikać stosowania, lepiej nawet nową uszczeleczkę sobie zamówić i tyle. No, to zaczynamy działanie, czyli rozkręcamy. Zaczynamy od otwarcia filtra. W przypadku tego, jak
tu, to tutaj są takie zatrzaski do filtra. I tu je zwyczajnie otwieramy. Ten filtr wtedy możemy otworzyć. Słuchajcie, jest tu ciemno i zimno. Musiałem się przesiąść na inną kamerę. Otóż tu jest filtr powietrza i tutaj mamy takie śrubeczki, dwie chyba są. Tu jest jedna, tu jest druga do odkręcenia. I później musimy te śrubki odkręcić, wyjmując cały gaźnik. Spróbuję Wam z boku pokazać. Mam nadzieję, że włożę do filtra. To jest na śrubokręt krzyżakowy. Taki klucz. Nie wiem, jak fachowo się nazywa, ale my to nazywamy potocznie na kiju. Podaj no klucz na kiju. To jest klucz taki na kiju. Jedna nakrętka. I druga. To już jest teoretycznie wszystko, jeśli chodzi o i uwolnienie tutaj tego wszystkiego. Podkładka tu jest na razie dobra, uszczelka jest dobra. Właśnie. Tutaj teoretycznie to można zdjąć. Tu wężyk z prawej strony. Czyli tak to wygląda z bliska. Uszczeleczka jest, wężyk z tej strony trzeba zdjąć. I tutaj będzie trzeba odhaczyć taką sprężynkę, która jest, żeby jej nie urwać. I regulator gazu automatycznego tutaj jest. Do tej przepustnicy on tu przychodzi. I później będzie można całość bez problemu wysunąć. Czyli najpierw zaczniemy od wężyka paliwa. Niestety tu jest dość zimno. Jeżeli już, to opalarką przyjdę podgrzać. Tak, będzie trzeba podgrzać opalarką. Przy paliwie, słuchajcie, nie warto podgrzewać zapalniczką. Słuchajcie, trochę dłużej to potrwa, no ale postanowiłem podgrzać tu całość termowentylatorem, bo tu mamy jakąś temperaturę 0 stopni albo może nawet na minusie. Niech sobie zatem ten termowentylator dmucha, a ja w międzyczasie wyczepię tutaj te rzeczy, czyli to jest, trzeba dodać, to jest automatyczny gaz, otwarcie przepustnicy, czyli trzeba jakby otworzyć przepustnicę na maksa, wtedy bez problemu powinno dać się wyjąć. Oczywiście wszystko jest tutaj bardzo twarde. I tą sprężynkę tutaj odczepiamy, żeby też jej nie urwać. Ona jest bardzo delikatna, ta sprężynka. To jest taki dociąg. Dobra, wyjmujemy to od ssania. Rączka jest nowa w komplecie do tego nowego gaźnika. O, rurka się zrobiła od razu elastyczna, wam powiem. I bez problemu się daje już ruszać. Gaźnik oczywiście już też zaraz sam chce wychodzić, bo już go przepustnica nie trzyma. No nawet lepiej, że całość grzałem, bo ta rurka nie pęknie. Powiem Wam, że ta rurka z paliwem mogłaby tu pęknąć. Tak przynajmniej nic się nie wydarzyło. Próbujemy to zwyczajnie wyjąć.
delikatnie, żeby nie uszkodzić. O. Uszczelki, żeby nie uszkodzić. Niestety okazało się, że uszczelka jest uszkodzona. I trzeba kupić komplet uszczelek, jak tak. Bo tu jest inna, tam jest inna. Albo dorobić. Słuchajcie, tu znalazłem kawałek takiego kartonika i zaraz wam pokażę, jak się dorabia. Więc smarujemy olejem tutaj. Mam taki zwykły olej do, to jest do smarowania łańcuchów w pilarce. On jest taki gęsty i ciemny na dodatek. O, tak jak przepracowany wygląda. Więc tu ładnie posmaruję. Na tym starym gaźniku, bo gaźniki są identyczne. I przykładam. I mam idealny wzorek. Można też pojeździć, popukać też dookoła, ale ja tu mam nożyczki, zaraz wytnę, więc... Proszę bardzo, mamy idealny kształt. To samo robimy z drugą stroną. Tu jest kanał jeszcze powietrzny, ale mam nadzieję, że też się dobrze odciśnie. Najważniejsze, żeby ta kartka nam się nie przesunęła w momencie, kiedy dociskamy to wszystko. I też mamy idealny wzorek. To wycinamy i mamy uszczelki. Słuchajcie, dziurki i te wewnętrzne rzeczy najlepiej jest wycinać nożykiem gdzieś na stole i tyle. Słuchajcie, o ile po stronie połączenia gaźnika z cylindrem jest bardzo ważna dokładność, szczególnie wnętrza, żeby uszczelniało, żeby tu się nie dostawało pomiędzy uszczelką a gaźnikiem tak zwane lewe powietrze, czyli takie nieuprawnione, to o tyle połączenie już tutaj z filtrem jest na tyle, że będzie nam po prostu to buczało, tak nie wytłumi ładnie wtedy ten filtr. Ta wkładka właściwie filtra nie wytłumi i tak będzie nam robił to możemy zrobić nawet uszczelkę tutaj z tej strony z jakiejś tam gumy na przykład. No i zakładamy teraz gaźnik, uszczelka już tam jest na miejscu. Zakładamy nowy gaźnik. Ciekawe, czy ruszy nam to od strzała, jak to zawsze się śmieje, czy trzeba będzie kombinować. Najpierw spróbujemy na benzynie. No więc oczywiście muszę znowu podgrzać, bo wężyk zrobił się sztywny w tym czasie, więc nie warto go męczyć. Bo chciałem wam pokazać już, jak podłączam tutaj. Czyli najpierw gaz tutaj, dodajemy gazu do końca. To jest to zabezpieczenie. Wtedy pozwoli nam się włożyć tam ten gaz przy dodaniu gazu do końca. Wcześniej nie da rady. Trochę wysunięciu gaźnika. Oprócz sięgna gazu jeszcze trzeba nie zapomnieć o tej sprężynce. Ona tu nam uciekła gdzieś. Czyli tak przy okazji, blokadą tego, żeby nie wypadło tutaj od drgań ssanie, jest filtr. Tutaj widzę, że przychodzi taki języczek i ten języczek trzyma wtedy ssanie. Czyli tu zakładamy ssanie. Jest pozycja gaz i paliwo otwarte i paliwo zamknięte. Teraz zakładamy tą puszeczkę. Dokręcamy. I tyle. Czyli już tu mamy gaźnik przykręcony. I o odmie zawsze pamiętajcie też, żeby ją podłączyć, chociaż ona tutaj, ta odma jest taka symboliczna, rzekłbym. Słuchajcie, tą śrubkę wykręciłem, leci tu z niej paliwo, więc to jest chyba do tego, żeby spuścić paliwo z gaźnika, które się nie wypaliło, żeby działało na gazie. Więc paliwa jest pełno, no to ssanie w ogóle jeszcze wyłączę ewentualnie i zobaczymy, czy teraz odpali. Czyli wiemy, że paliwo w gaźniku jest na pewno.
Choć na razie nierówno. Zobaczymy, według instrukcji było, żeby odkręcić tutaj, to wiadomo, ten gaz przedostaje się tu, żeby cel ustawić właśnie to stanie w połowie, czyli na tej pracy gazowej, czyli tu cyknąć. Tak, słychać, że cyk. No to próbujemy. Słuchajcie, no to robię małe podsumowanie, czyli gaźnik zamocowany, przełącznik LPG, CNG jest i prawdopodobnie będzie działał. Na razie tutaj nie mam gdzie możliwości zrobić testu, a ta śrubka, żeby działała na benzynie, trzeba ją odkręcać. Ona służy raczej do tego, żeby spuścić paliwo do końca z gaźnika, żeby w gaźniku nie było dodatkowego źródła zasilania, czyli paliwa.